Jedziemy. Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. Jeszcze raz. Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. Dzisiaj razem z kolegami jest ze mną Remik, jest ze mną Tomek, alias Misiek. Cześć. Hej. W serii luźnych opowieści z kanapy odpowiadamy troszeczkę na pytania, które zadawaliście ostatnim razem i obecnie. Parę pytań się pojawiło do nas, więc chętnie odpowiemy oczywiście na te pytania. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z Motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Początki naszej pracy w firmie Motokontroler, jakieś pierwsze oględziny, sytuacje jakie mieliśmy podczas tych oględzin. Początki pracy w Motokontrolerze, ojejku. Nie pamiętam, 16 rocznik, gdzieś zaraz na samym początku, chyba firma rok istniała bodajże. I chyba po roku się zatrudniłem, więc już dawno, bardzo dawno. Jakie pierwsze auto? Pierwsze auto pamiętam do dziś, na Komisie nie tak daleko od mojego miejsca zamieszkania. Był to Saab. Tylko nie pamiętam już, który model, czy to było 9.3 czy 9.5, ale kurczę, taki ulep, że po prostu masakra. No szpachla odpadała z tego samochodu. No dramat. Nie pamiętam, jaki to miałem pakiet, ale tak myślę, kurczę, jak ta praca ma tak wyglądać i te samochody tak będą wszystkie wyglądać, to ja normalnie jestem w szoku. No na pierwszy strzał od razu taki pierwszy rodzyn, myślę, szok. No ale potem było trochę lepiej, no wiadomo, nie wszystkie auta się trafiały. Były jeszcze gorsze niż ten Saab, ale były i o wiele lepsze. No to były pierwsze oględziny, te, które pamiętam. Ja około 2 lat, nawet już minęło 2 lata, chyba w czerwcu minęło 2 lata, jak już jestem w Motokontrolerze, za namową żony. Tak. O. Tak, gdzieś akurat coś oglądaliśmy, czy to było na YouTubie. Czy na internecie. Nie, gdzieś się pojawiła reklama Motokontrolera, nie? I ja mówię, kurczę, no zawsze chciałem coś takiego robić. No, żona mówi do mnie, to dawaj, to już wchodź na stronę, dawaj pisz maila, nie? To ja mówię, dobra, to co mi zależy? To piszę maila, dostałem z powrotem, żeby miał jakiś CV przysłał, przysłałem CV, pach. Test wiedzy praktycznej, potem tutaj teoretyczna, nie, najpierw teoria, tak, test, potem pierwszy testowy raport. No i tak naprawdę pierwszą robotę, którą dostałem, już taką legalną, już na umowę wszystko. Słuchajcie, no trochę byłem przerażony. Kurde, to była A4. B8 już. B8. Kultowy samochód, często B8. Sprawdzany. Nie, przepraszam, B9, słuchajcie, B9. Na grubo. Ja dostałem B9, to był jakiś 17 czy 18 rok. A prawie nówka sztuka. Słuchajcie, to było prawie 100 tysięcy za samochód. Kurde, pojechałem sprawdzać to Audi, mówię, Jezu, jak ja tym pojadę, jak ja się tym przejadę w ogóle, Boże, jak rozbiję. Ale no... Pojechałem, no rewelacyjna opinia, auto w świetnym stanie, mimo przebiegu tam chyba około 200 tysięcy już miało, ale naprawdę bezwypadkowe i tak dalej, wszystko zgodnie z opisem. Fajna naprawdę fura i od tamtego momentu no już poszło, no już mówię, no trochę doświadczenia nabrałem i no co, no jedziemy dalej, nie? Misiek, jak u Ciebie? Misiek, no to ja tutaj w sumie jestem tak zwany młody na rybek, tak? Bo zaledwie od, nie wiem, kilku miesięcy, może pół roku maksymalnie, no też tak podobnie, no, oglądałem sobie jakieś tam filmiki na YouTubie, widzę jakieś tam testy samochodów, jakieś sprawdzanie samochodów, Motokontroler, kurczę, jakie fajne, mówię. Zobaczymy, czy mają jakieś ogłoszenia. Sprawdziłem je z ogłoszenia. Akurat był tutaj, jestem ze Śląska, ze świętego miasta Częstochowa.
I było ogłoszenie, że na ten rejon potrzebują współpracowników. No więc automatycznie napisałem CV. Podobnie jakieś testy były. Nawet nie wiem jakie. Poszło nie wiem. Bardzo trudne. Zamotałem się na kilku pytaniach. No, ległem. Później dzwoniłem parokrotnie, czy jednak przyjmą mnie. No, po długich namowach udało się. Żartuję. No i też tutaj zacząłem współpracę. Pierwszym takim samochodem, który pojechałem sprawdzić, to był bodajże Mercedes C-klasy, chyba 2007 albo 2008 rok, już dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że pogoda była dramatyczna, po prostu jakiś Armagedon, to była taka późna zima, już w sumie przedwiośnie, zaczęło strasznie padać, ja już podjeżdżam pod ten pojazd, pod klienta. Mówię, no nie, ja nawet z samochodu nie wysiadam. No ale dobra, no robotę trzeba było zrobić. Tak wysiadłem z tego auta, podchodzę pod to i spojrzałem. To pierwszy samochód był, który miałem zrobić. Ja patrzę na to, a to mówię, no ja już z daleka widzę, że to kupy się po prostu nie trzyma. No i co ja mam tu robić? Co ja mam tu sprawdzać? Powiedzieć sprzedającemu, no panie, no przecież to nie tak miało wyglądać. No ale nie, no. Pierwsze takie odczucie. To jest po prostu. Szkoda czasu. No ale no dobra, no klient zlecił, no to jedziemy z koksem. Musimy miernik, to zrobić. Tak jest, miernik, później kontrola wnętrza. No wnętrze tam jeszcze było jako tako, jazda próbna, masakra, to ledwo ruszyło. No jakoś to poszło. To był właśnie taki mój pierwszy samochód do sprawdzenia. Myślałem, że będzie ciężko. Okazało się, że poszło to sprawnie, fajnie. No teraz już. Nagrywam sobie te raporty od dłuższego czasu. Jest okej. No, tyle z mojej strony. Sami widzicie, jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, to wcale nie musi, że tak powiem, latami zdobywać kurcze doświadczenia i tak dalej, żeby tutaj dla nas, nie wiem, z nami pracować, z nami się spotkać, nagrywać filmy i tak dalej. Nie mamy doświadczenia. No tak, bardziej chodzi mi doświadczenia tutaj wewnątrz firmy, że ktoś, bo tak niektórzy uważają, że tam trzeba się wzbijać, nie wiadomo, latami w hierarchii i tak dalej, żeby, nie wiem, brać udział w jakichś nagrywkach, czy tam występować na YouTubie, czy coś takiego, że nowa osoba przychodząc do nas, no musi przejść tam szeroką i długą drogę, żeby cokolwiek mógł gdzieś tam, nie wiem, pokazać się publicznie. No sami widzicie, że niekoniecznie. Nie, no tutaj było przykładem tak, było jest... tak, było tak, no łapówka była, no nie opowiadaj. No. Nie wiem, nie wnikam. Ja już jestem stary wyjadacz, nie, więc... Tutaj już kupę lat od tego czasu, co jak ja zaczynałem, a jak teraz to wygląda, no to wiadomo, jest całkowicie, można powiedzieć, inaczej. Choć system działania, pracy i tak dalej jest dalej ten sam. Wiadomo, cały czas się rozwijamy, te raporty są coraz bardziej dokładniejsze, mamy coraz lepsze narzędzia, które pomagają nam w tych oględzinach, więc wszystko idzie z postępem. Samochody są coraz nowsze, coraz bardziej wymagające, więc też musimy się cały czas doszkalać, pogłębiać tą wiedzę, żeby no, za tym wszystkim nadążyć. Fachowcy coraz lepsi, lepiej składają. Tak, fachowcy ulepy. Coraz lepsi, tak. Blacharze, lakiernicy, więc powiem szczerze, no tak mówią, no nasi polscy lakiernicy i blacharze są naprawdę perfekcyjni, bo nieraz pooglądając samochody, które przyjadą z zagranicy i są tam naprawiane, tak. No to dają naprawdę wiele do życzenia, a u nas, no można nieraz się nawet zdziwić i to mocno, jak zostały zrobione i... Powiem szczerze, naprawdę trzeba się skrupulatnie przyłożyć do tej roboty. U nas to jest to, że już sprzedający, handlarze przede wszystkim, oni handlarze, nie wszyscy są handlarzami, podchodzą już do tego tematu, jeżeli samochód był naprawdę bardzo dosyć uszkodzony, wymieniają całe elementy. Tak. I to w kolor wszystko wchodzi, no ciężko jest później wyłapać, ale da się to zrobić. No tutaj na elementach mocujących musimy sobie zrobić tą weryfikację. Dokładnie. Zawsze coś wyjdzie. Zawsze coś wyjdzie. No też są zabiegi przecież i mieszają szpachle, no nie? I tak dalej. Opiłki się dorzuca, żeby oszukać czujniki. Tak. No nieraz sprawdzałem taki prosty przykład. Gdzieś tam sprawdzam element, który pokazuje mi ewidentnie żelazo i nagle bach aluminium. No. Jak to możliwe, no nie? No właśnie tak to możliwe. Tak się dzieje, więc na to też warto zwracać uwagę. Podczas nawet pomiarów nie sugerować się tylko wartościami, ale mówię, przede wszystkim patrzeć, przyglądać się, dociekać, rozbierać na ile się da i na ile sprzedawcy pozwolą, bo
Można się nieraz naprawdę zdziwić. Dobra, jakieś jeszcze takie, nie wiem, jakieś ciekawe przypadki, historie, coś takiego, nie wiem, albo jakieś sytuacje takie niezręczne, jakieś wam się zdarzyły takie, nie wiem, kto z was wygonił, przepędził, wyrzucił, no nie wiem, albo jeszcze coś bardziej drastycznego, czy raczej spoko wszystko było tak podczas tych oględzin, które mieliście? Nie no, w większości przypadków to no nie zdarzyło się, żeby ktoś przepędzał, wyrzucał, aczkolwiek no... Zdarzają się takie rzeczy, że przyjeżdżamy na oględziny i sprzedający no, w pewnym momencie powolutku się zaczyna z tego wycofywać. Bo wiadomo, my robimy te oględziny i coraz bardziej zagłębiamy się w samochód, tak? Czyli coraz bardziej dokładnie zaczynamy to mierzyć i oni już wtedy, jak to widzą, że to nie jest takie, że ktoś sobie przyjdzie, obejrzy, zerknie, tak, tak, poświeci latarką, no często się wycofują i często jest tak, że no panie, no ileś tych zdjęć, o może już starszy, no kto to będzie oglądał? Tak, no, po co pan tak, robi tak, tą dokładnie. Ryskę akurat, tak. Aż albo taką dlaczego, ryskę, dlaczego tak. Pan, to używany. Dlaczego pan ten kurz mi tutaj ściera? Ja mówię, no bo tak, wie pan, coś mi tutaj nie pasuje. No. Proszę, bo się porysuje. No mówię, dobra, dobra. No ja miałem sytuację, gdzie mi facet powiedział, że nie mogę pomierzyć lakieru, bo mu czujnikiem porysuje lakier. No więc właśnie. Ja mówię, no wie pan co, to powiem szczerze, to jest urządzenie, którym nie jeżdżę po lakierze, tylko stykowe. Ja mówię, dotykam punkciki i raczej tutaj nie porysuję tego lakieru. To masz takie, co, ten, co dotykasz? Tak. Kurczę, to ja mam to. Takim coś nie jeździ. No, nie. No natomiast... No miałem taką jedną sytuację, gdzie facet mówi, wie pan co, no ale pan tutaj widzi pan, ten lakier jest tak perfekcyjny, jak pan będzie mierzył, to mi go pan porysuje. Mhm. Ja mówię, gwarantuję, że panu nie porysuje, no nie? No tak kurczę, no dobra, no skoro pan musi, ale tak na ręce patrzone tego, jak to, czy faktycznie tak później jeszcze paluszkiem, no czy aby na pewno tam nic nie ma, no nie ma, no niech pan mierzy, jak już pan musi. No więc taka sytuacja miała miejsce też. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu po WIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Jeżeli ktoś chce, zapraszamy. Dobra, na dzisiaj kończymy. Tyle pytań do nas. Jeżeli macie jeszcze jakieś, pytajcie, zadawajcie, zostawiajcie komentarze, nawet pod tym filmem, czy pod filmami, które tam... oglądacie, my te pytania zbieramy i postaramy się oczywiście na wszystkie odpowiedzieć. I widzimy się w kolejnym odcinku z luźnych pytań do nas z kanapy. Trzymajcie się, pozdrawiam was. Na razie, cześć. Cześć, dziękuję. Na razie. Hej. Cześć.